Jutro nad trasą S86 z Katowic w stronę Sosnowca rozpocznie się budowa tymczasowej kładki w rejonie wiaduktów ulicy Bohaterów Monte Cassino, które będą odbudowywane. Na czas budowy kładki zmieni się organizacja ruchu. Co czeka kierowców? Łukasz Kądziołka. Utrudnienia na drodze pomiędzy Katowicami a Sosnowcem trwają już od miesiąca. A teraz organizacja ruchu się zmieni. W Katowicach nadal prowadzone są przygotowania do wyburzenia obiektów nad drogą ekspresową S86. Teraz prace wkraczają w kolejny etap. Jutro wieczorem kierowców czekają zmiany. Wyłączymy z użytkowania lewe pasy drogi ekspresowej, co pozwoli zakończyć montaż tymczasowej kładki dla pieszych. Ten etap prac powinien potrwać tydzień. Po tym czasie utrudnienia zostaną usunięte. Kolejna zmiana organizacji ruchu nastąpi już po uzgodnieniu organizacji ruchu na czas robót właściwych. Niebawem piesi będą mogli korzystać wyłącznie z budowanej właśnie kładki. Górą, ulicą Bohaterów Monte Cassino samochody nie pojadą. Na dole, czyli na Alei Rozdzińskiego, ruch będzie utrzymany, ale korków nie da się uniknąć. Właściwe roboty, czyli wyburzanie obiektu nad S86, wymusi przerzucenie ruchu najpierw na jedną, a następnie na drugą jezdnię. Budowa nowego wiaduktu ma potrwać do końca 2025 roku.